Góðan daginn allir. To znaczy dzień dobry wszystkim po islandzku, bo lecimy na Islandię. Siemka, odzywam się do Was po jakimś czasie, a tak naprawdę to po około 24 godzinach. Wróciliśmy do domu, wróciliśmy do Łodzi, nie udało się nam polecieć. Mieliśmy już porezerwowane samochody i atrakcje i wszystko przepadło razem z tym lotem. Został odwołany ze względu na strajki, które panują teraz na lotniskach. Więc tak naprawdę pojechaliśmy z Łodzi do Warszawy absolutnie na marne. Wszystkie walizki, wszystkie popakowane rzeczy, przygotowania poszły po prostu w... Dlatego teraz szukamy lotu i jak się coś ustali, to po prostu dam Wam znać i powiem, jak się sytuacja rozwinęła. Udało się! Lecimy dzisiaj! Musimy się zbierać i jechać do Warszawy na lotnisko, więc tak naprawdę zabieramy manatki, wsiadamy do samochodu i jedziemy! Jesteśmy już na lotnisku, jest godzina 20:20, a my mamy lot o 21:20, a jeszcze nie mamy zaparkowanego samochodu, nie mamy zabranych bagaży i nie jesteśmy odprawieni, także trzymajcie kciuki, fingers crossed. Godzina 20:40, za 40 minut mamy wylot. Dopiero weszliśmy na lotnisko, czyli odprawa. Czy zdążymy? No one knows. Jak to mówią, na przypale albo wcale. Czyli zdążyliśmy 5 minut przed końcem odprawy. Mamy dokładnie 20 parę minut do lotu i nie możemy znaleźć kart pokładowych. Dobra. Więc nie możemy wejść przez bramki. Woldek, jak zasuwasz na tym? Woldek mówi, że to nie działa, to ewidentnie... Ewidentnie przyspiesza twój krok. Godzina 8:35, więc nie spaliśmy za długo, ale powiem Wam taki fun fact. Tutaj śniadanie zaczyna się wydawać o godzinie 3:30. Wyobrażacie sobie? Jak się zapytaliśmy w recepcji, od której do której jest śniadanie, to Pan mówi od 3:30 do 9:30, a my byśmy jak... Okej. Właśnie dojechaliśmy do pierwszej destynacji i jesteśmy w Hvera Verdi Hot Spring i są to takie źródła geotermalne, strumyki i rzeki, sieć rzek, gdzie po prostu ludzie mogą przychodzić i się kąpać w ciepłej wodzie. Także idziemy zobaczyć, jak to wygląda. No i tyle. O, jak widać, jest tu dużo takich źródełek. O kurde, ale ciepła jest ta woda, to jest niesamowite. Wow. Ale pojaka czysta.
Nie wiem, czy wiecie, ale na Islandii jest 4 razy więcej owiec niż ludzi. Jest tu ich po prostu tak dużo. One sobie siedzą wszędzie i sobie chillują. Mega słodziaki. Powiem wam, że tutaj w powietrzu unosi się średnio przyjemny zapach siarki, bo ten zapach jest często kojarzony z zapachem takiego psującego się jaja. Wszędzie są tutaj kratery, z których właśnie paruje woda ze względu na jej bardzo wysoką temperaturę. I często się zdarza, że na przykład turyści wpadają do takich dziur, po prostu dostają poparzenia. A trzeba pamiętać, żeby bardzo tutaj uważać na siebie i być ostrożnym. Przykładowo, idąc obok tego gejzeru, normalnie czuję, jak mnie parzy w stopy od ziemi, jak ta ziemia jest gorąca. W ogóle tutaj na Islandii ludzie normalnie pieką chleb w ziemi, zasadzają sobie zapakowany chleb głęboko pod ziemię i następnego dnia on jest upieczony, bo taka wysoka jest temperatura pod ziemią. Jest 13:30 i sobie odpoczywamy właśnie przy kawiarence, która w ogóle jest przepięknie zrobiona, bardzo mi się to podoba. No i oczywiście otacza nas cudowny widok gór. Musimy zwiedzić kolejną atrakcję, więc odezwę się do was, jak już będziemy w samochodzie albo jak już będziemy na miejscu. Aktualnie jesteśmy w Parku Narodowym Þingvellir. Jest to park, który leży na złączeniu dwóch płyt tektonicznych, euroazjatyckiej i północnoamerykańskiej. Coś jeszcze? Przejdziemy mostem, który łączy dwa... Generalnie za chwilę będziemy przechodzić mostem, który jest złączeniem dwóch kontynentów. No i tam z tyłu, właśnie w tych domkach, jest letnia siedziba premiera Islandii, więc fajnie, fajnie. Właśnie idziemy tym przejściem, tym załamaniem pomiędzy dwoma kontynentami i kiedyś tutaj, gdzie my idziemy, była normalnie główna droga dla samochodów, ale ostatni samochód przejechał tędy w 1967 roku i od tamtej pory jest to zamknięte dla wszystkich wehikułów i można poruszać się tylko drogą nożną. Przyjechaliśmy tutaj zachęceni informacją, że w jednym momencie będziemy mogli dotknąć równocześnie płyty euroazjatyckiej i płyty północnoamerykańskiej, ale przed chwilą rozmawialiśmy z panem, który jest tutaj tubylcem, jest Islandczykiem i powiedział nam, że jest to tak naprawdę chwyt marketingowy, bo jest to niemożliwe. Jedna płyta jest po jednej stronie, za górami, a druga płyta ciągnie się tutaj, a tak naprawdę krawędzie tej płyty, które wynurzyły się po prostu spod ziemi. No i geologicznie w najciaśniejszym miejscu te płyty są odległe od siebie 7 km, więc i tak nie jesteśmy w stanie ich dotknąć, a po prostu turystom jest wciskany kit, żeby przyjeżdżali tu, zwiedzali to miejsce, myśląc, że będą mogli w jednym momencie być na dwóch kontynentach. Chcą zarobić pieniądze i jest to niemożliwe. Także taka atrakcja, oczywiście jest tutaj pięknie, bo te płyty wynurzające się z podziemia są niesamowite, robią ogromne wrażenie. No ale przyjechaliśmy tutaj, żeby dotknąć dwóch kontynentów, no i nie spełniliśmy tego, bo jest to po prostu niemożliwe i tyle.
pokażę wam coś magicznego. Najpiękniejsze miejsce, jakie w życiu zobaczyłam na swoje oczy. Jestem tak zakochana. To jest przepięknie. Przyjechaliśmy w miejsce, gdzie śpimy. Teraz tylko idę do samochodu po jakieś dresy. Idziemy spać. Jutro się budzimy i jedziemy w kolejną podróż. Także do zobaczenia. Dojechaliśmy do pierwszej destynacji dzisiejszego dnia. To Keldur Turfhaus, czyli takie bardzo klasyczne domki, które kiedyś powstawały na Islandii regularnie i były prawdziwym takim oryginalnym islandzkim budownictwem. Właśnie idziemy sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Na wierzchu są one porośnięte mchem i trawą, więc podobno robi to dość duże wrażenie i nigdzie indziej na świecie nie można spotkać takiej architektury. Wam jeszcze powiem takie dwie ciekawostki o Islandii. Pierwsza jest taka, że nie ma tu w ogóle żadnej kolei, nie ma tu dróg kolejowych, nie ma torów. Na całej wyspie nie ma pociągów po prostu. A druga ciekawostka jest taka, że tutaj na Islandii dostęp do internetu ma 100% społeczeństwa. Wszyscy mają dostęp do internetu. Wyobrażacie to sobie? To jest niesamowite. Rozwinięty kraj. Myślę, że jest to generalnie zależne od tego, że jest tu bardzo wysoka jakość życia, no bo jak wiemy albo nie wiemy, średnia taka niska płaca wynosi około 11,5 tysiąca złotego miesięcznie, więc jest to dużo, ludzie mogą sobie pozwolić na dostęp do internetu, no bo wiadomo, że w Polsce gdzieś tam na wsiach i w ogóle, gdzie ludzie nie mają pieniędzy, no to po prostu nie są w stanie płacić za internet. Także no, tak właśnie jest. To jest tak pięknie. Niesamowite. Jesteśmy aktualnie przy wodospadzie. Ja mam to cudowne wdzianko i można okrążyć wodospad, pójść tam pod spodem, więc właśnie to robimy. A moknie mi teraz aparat, więc chowam go do kieszeni, żeby móc w spokoju przejść i nie martwić się, że ulegnie jakiejkolwiek destrukcji.
Monika, kochani, jesteśmy przy kolejnym wodospadzie i na ten wodospad wchodzi się tutaj schodami, tam na samą górę, tu. Więc my dzisiaj z Leopoldem zrobimy relację wchodzenia po schodach. Będziemy Wam update'ować po kolei, jak nam idzie. Więc zaczynamy od pierwszego schoda. Uwaga, pierwszy schodek zrobiony. Drugi. Będziemy się odzywać w trakcie wchodzenia, jak nam idzie. 50! Jest 50. 5-1. Idź dalej. Idź dwa, idziemy dalej. Piękny widok. 3. A tam jest cudownie. I wiesz, jak się czuję? Jak w Kung Fu Pandzie, jak on wchodził po tych schodach tam. Biegał po tych schodach, no. 75 schodek i zmiana designu, wystrój totalnie inny. Rozumia. Na którym jesteśmy schodzie? 210. 210. Tak. I 211. 212, 213. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jeszcze tak według mnie, tam do góry będzie tak koło 350. Dobra, to obstawiamy. Ty mówisz 350? Tak. Ja mówię 363. Okej. Okay. Dobra, chodzimy. Będziemy liczyć wracając na dół, ale ile wyszło? 500 ileś. 563 schody wyszły, więc teraz robimy fotkę i sprawdzamy widoczek. Tam są gniazda. Myśleliśmy to i chyba się pomyliliśmy o 100 i tam jest zamiast 500 jest 400. Ej, tam jest królik. Mewa, Gamoniu, bo to tam są gniazda mew. Przecież nie, stary, to jest królik. A może to jest królik? Nie, to ej, jest serio, mewa. To jest mewa. Ej, dobra, wyglądało jak królik, przysięgam. Ale nie zobaczycie tego. Dobra, co ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że wyszło chyba jednak 460 coś, a nie 560, bo mógł być taki moment, że... Skoczyło o setkę za dużo. O setkę za dużo, ale będziemy jeszcze liczyć schodząc i Was update'ujemy, ile w końcu wyszło tych schodów. Dobra, zeszliśmy. I w naszych obliczeniach wyszło teraz, że było 466 schodków, a więc walnęliśmy się po prostu o setkę wchodząc w górę. Musiał być taki moment, że po prostu zamiast na przykład 366 policzyliśmy 466. Także schodów jest 466 albo 467, zależy czy się wchodzi w górę i w dół, czy w dół. No tak. Także jakby ktoś kiedyś się zastanawiał, ile schodów tutaj jest pod tym wodospadem, to jest ich 466. Pozdrawiamy, bajo, jajo. Jest to miejsce, z którego widać taką skałę, która ma w sobie naturalnie wyżłobioną dziurę. Ale wkleję Wam tutaj nagranie, ponieważ jak byłam tam, to tak wiało, że po prostu nie słychać było, co mówię. Ale w tym miejscu widać też coś niesamowitego, stworzonego naturalnie, czyli czarną plażę. I jest ona w taki sposób utworzona, że skała lawowa, która pod wpływem wody się rozpadła, stworzyła taki czarny piasek. Wygląda to mega tak mrocznie, ale z drugiej strony intrygująco. Jesteśmy mega padnięci, jest mega późno wieczorem. Więc teraz już przyjechaliśmy do miejscówki, do hotelu.
lecimy w szybką kimę, bo jesteśmy na maksa najedzeni wszyscy i zmęczeni i styrani, a jutro czeka nas strasznie długa podróż, więc tak. No, odezwiemy się. Myślę, że już w kolejnym vlogu. Dzisiaj zakończam tego vloga. No i co? Do zobaczyska. Buziaczki.